Ja, zobaczcie, pan robi pierogi. Z czym? Z kurczakiem mówił, tak? Z kurczakiem i z warzywami. Z kurczakiem i z warzywami. Tu już mają jedną tackę gotową. Wpadłem do lokalnego biura podróży zrobić sobie zdjęcia do paszportu, bo jutro mam wizytę w ambasadzie. No i co oni tutaj mi wydrukowali? No nie wiem, czy ja taki zadowolony z tego będę. Nie najtańsze te zdjęcia, 200 batów, czyli 26 zł. Thank you. Mari skończyła zajęcia 30 minut po północy. No i zamówiła sobie spring rolle za 50 batów, czyli jakieś 5,50. Pani teraz nam będzie to podgrzewać, bo mówi, że lepsze są ciepłe. Wolisz ciepłe czy zimne, Mari? Ja się zastanawiałam, czy to zimne, czy ciepłe. Ty lubisz w ogóle jedzenie zimne. No właśnie, lubię ziemniaki zimne, lubię bigos zimne, bigos zimne. Zupy, to w ogóle... wszystko lubi zimne. Zupy, no. Frytki, kebaby też lubię zimne. No. To po co ona to podgrzewa? Ty chciałeś. Halo! Kolejną mamy córę na pokładzie. Podbiegła już za rączkę. O, piękne. Sprzedana, mamuśka idzie z tyłu. Nie ma. O, jak zadowolona. Jeszcze raz. Pięknie. Witajcie z kolejnego dnia w Bangkoku. Jak widać, jeszcze za mną słońce bardzo nisko. Dawno nie było tak, że ja wstałem o 8 godzinie, a to dlatego, bo mam do załatwienia dzisiaj dwie sprawy na mieście. Pierwsza z nich to jadę wyrobić nowy paszport. No i oczywiście już na samym początku się zgapiłem. Dwa dni temu dostałem maila z potwierdzeniem wizyty, no i tam był załącznik, żeby wydrukować to potwierdzenie. No i ja oczywiście zobaczyłem to teraz półtorej godziny przed wizytą, więc pobiegłem szybko do kilku miejsc sprawdzić, czy da się wydrukować to potwierdzenie. No i w jednym wydrukowali mi za darmo, więc też fajnie, spoko. A druga sprawa to sprawa z dronem, ale to już po ambasadzie. Na śniadanie przyszedłem do naszej ulubionej restauracji. Jak na razie tutaj jedliśmy tylko tajskie dania, więc mam nadzieję, że śniadania też będą dobre, bo śniadania robią po europejsku. Na śniadanie zamówiłem sobie jajecznicę z 4 jajek, bo standardowa jest z 2, ja wziąłem podwójną za 6 zł. Z okolic Kosan Road do polskiej ambasady jest jakieś 25 minut na skuterze, więc no blisko nie jest. Jest mój kierowca. Tak, to ja. Rejestracja też się zgadza, jedziemy. Czyli jakieś 8,50. Nie tak źle jak za 25 minut jazdy. Teraz trzeba znaleźć tą ambasadę, ale widzę, że tutaj no jak na razie nie widzę żadnych napisów, gdzie może to być. Nie było to takie trudne. Dostałem już kartę i mam jechać na 6 piętro. Dotarłem na miejsce, ambasada Rzeczpospolitej Polskiej. Tam flaga Polski i Unii Europejskiej. Ale pan wziął mój paszport i powiedział, że mam tutaj czekać. Tutaj macie ogólne informacje, kiedy ambasada jest czynna, kiedy konsul jest czynny. Jestem pół godziny przed wizytą w ambasadzie. Nie ma nawet żadnej ławki, żeby usiąść. Panie premierze, chyba czas zadbać o obywatela. Właśnie nagrywałem ten klip i ochroniarz z polskiej ambasady tam z tyłu za mną przyszedł, powiedział, że mam wstać, że nie mogę tutaj siedzieć. Ale jaja wyszły, okazało się, że te zdjęcia, które wczoraj zrobiłem, są niedobre. A tamta mnie zapewniała, tak, sprawdziłam, one są dobre, 200 batów skasowała, czyli 24 zł. No i teraz muszę znaleźć nowego fotografa, który zrobi odpowiednie zdjęcie, bo na tamtym była za mała głowa. No, więc idę szukać. Jest tutaj jakiś Kodak Express. Idę, mam nadzieję, że oni to ogarną. Szybko poszło, zrobiłem już zdjęcia. Pan teraz robi tutaj dobrą robotę, żeby to pasowało.
wydrukowane, pani mi szybko potnie, bo w ambasadzie pani była tak miła, że nawet nie chciała mi przyciąć zdjęć. Powiedziała, że mają być już wycięte. No nic, tak słyszałem, że polska ambasada tutaj w Bangkoku to jedna z gorszych. Mam już swoje zdjęcia, zapłaciłem kolejne 200 batów. Idę szybko, bo może jeszcze zdążę na swój termin, bo dopiero jest 10 po, a miałem na 10. Więc jeszcze może zdążę się wcisnąć tam w te swoje ramki. Ja już jestem po złożeniu wniosku, super, bo zajęło to jakieś 15 minut, jak miałem odpowiednie zdjęcie. No i tak naprawdę potrzebujecie tylko zdjęcie, bo cały wniosek wypełnia pracownica ambasady, więc to jest super. Paszport załatwiony, jadę teraz załatwiać sprawy z dronem. Czekam na odpowiedź od nich ponad miesiąc, a miały być 2 tygodnie. I pisałem do nich na WhatsAppie, bo dali mi też numer i ciągle załatwiają tą sprawę, więc jadę osobiście. Mam nadzieję, że uda się to lepiej załatwić. Jest mój kierowca. Jedziemy załatwiać następną sprawę. Dojechałem już do sklepu DJI-a, idę zrobić im lekką aferkę za to, że to tyle czasu trwa. Jestem w sklepie, zaraz będę wiedział, o co chodzi. Przypomniałem się panu, który zajmuje się moją sprawą, jak mnie zobaczył, mówi: o, już sprawdzam, 5 tygodni czekam ponad. Mówi: tak, mieliśmy święta teraz, ja mówię, ale to 5 tygodni. Mówi: dobra, już sprawdzam. Jest decyzja w sprawie mojego drona. Jak myślicie, jaka? Dam wam 3 sekundy. 3, 2, 1. Nie mam torby z dronem. Niestety negatywna. Nie przyjęli tego mojego tłumaczenia. Chciałem od razu kupić nowego, ale niestety nie mają go na stanie. Muszę czekać 2-3 tygodnie. Ale na szczęście już sobie go zabukowałem i powiedział, że jak tylko będą, to do mnie zadzwoni. Więc jak będę w Tajlandii jeszcze, no to od razu przychodzę go odebrać. No i tyle. Na razie jeszcze polatam starym dronem przez 3-4 tygodnie. Zapomniałem wam powiedzieć, ile kosztuje wyrobienie paszportu w Tajlandii. Zapłaciłem 4052 baty. I nie mam pojęcia, ile kosztuje w Polsce, nie mam porównania i nie wiem, czy to jest dużo drożej, czy jest drożej, czy jest taniej. Marcin już dziś rano wyszedł z pokoju, pojechał do ambasady załatwiać rzeczy związane z paszportem. A ja pospałam, wyspałam się, bardzo fajnie. No i przyszłam teraz na śniadanko. Po drodze kupiłam sobie kawkę, przepyszna. Także już nie będę chodziła do 7-Eleven, jak tutaj będziemy, tylko odkryłam jedną kawkę z cynamonem, jest przepyszna. A teraz wam pokażę, w którym miejscu zamówiłam jedzenie. W sumie standardowe, to był pierwsza nasza knajpa. O, już pani ma. Ja tu gadu, a pani już przygotowała. A sobie to pan. Także tutaj to nasza standardowa miejscówka była, jak przyjechaliśmy do Bangkoku. Thank you, bye bye. Mam jedzonko, 50 batów. Uciekam szybko do pokoju. A czemu uciekam do pokoju? Ulala. Bo zaraz muszą pracować. To znaczy zaraz. Mam jakieś pół godziny, więc akurat na zjedzenie wypicie kawki i przygotowanie się do zajęć. Ale gorąco dzisiaj. Znowu 38 stopni. Hello! To teraz stoi pan jeszcze z mango, ananasami, to znaczy z owocami, ale ja wezmę chyba to mango, które najbardziej mi smakuje, to zielone. Okej, za 25 batów biorę moje ulubione mango kwaśne, proszę pan już pokroi. I tutaj mam znowu przyprawy. Słodka chili albo chili z przyprawami. Jest moja ulubiona przyprawa. Yes, please. Jeszcze trochę. Yeah. Spicy. Thank you very much. Thank you. Spójrzmy, jak wygląda moje danie. O, trochę się tutaj rozlało. Prosiłam o jajko jeszcze i nie dali jajka. No nic, ale i tak ładnie wygląda. Czerwone curry, dużo sosu. Za 50 batów to i tak bardzo dobra cena, a u nich zawsze jedzenie smakuje. Pokazuję dzisiaj, że będzie deszcz. No ja jakoś nie widzę, że to nawet jedna chmurka zapowiadała nam deszcz. A to jest ogromny smog. No właśnie, przynajmniej trochę wiaterku dzisiaj jest. Zamykam okno i włączam klimę, bo się nie da wytrzymać. O, bez klimy to ciężko w hotelu wytrzymać. Jest 38 stopni na zewnątrz, więc od razu, no nawet jak są okna zamknięte, to po prostu w pokoju się nie da wytrzymać. Myślałam, że pójdę na basen dzisiaj, no ale jakoś no, nie mam za bardzo przerwy jak jedę. Pracuję dzisiaj od godziny 12, przed 12 do 23.
że cały dzień, półtorej godziny mam tylko w międzyczasie przerwę na jedzenie. No ale nic, takie dni są, jutro jest sobota, także się cieszę, weekend wolny. Później tego poniedziałek pracuję i cały tydzień wziąłem urlopu na moje urodziny. Zgadnijcie, co Marcin zrobił. Ale jaja, będą koszty, Marika. Nie no, nie koszta, tylko wróć już. To się nie opłaca. 500 batów jest ta kaucja. To za dwie karty, czyli 250. Pytałeś? Nie, bo dopiero teraz się strzeliłem. Jaju. No to powiedz, co zrobiłeś. Byłem w ambasadzie i dostałem w ambasadzie taką kartę, jak jest do otwierania drzwi, żeby można było tam wejść. No i przy wyjściu trzeba było ją rzucić do takiej skrzynki, żeby ci się bramka otworzyła. To wrzuciłem, ale co tam. I siedzi teraz pod drzwiami, pyta się, no czy byłam na recepcji przedłużyć dobę, no że kupiłam na 2 dni. No i siedzi i mówię, no powinny drzwi działać, mi działała karta, nie? Wchodziłam z godzinę temu. No i co? A ja przykładam, nie działa. Poszedłem na recepcję, się pytam, co jest, że moja karta nie działa. Ona patrzy na tą kartę i... Ale to nie z naszego hotelu. No i co powiedziała? 250 batów? Nie, no powiedziałem daj tą kartę, bo to moja karta i nawet nie wiem. Nie pytałem jeszcze. 250, nie więcej. No ale jaja. Od razu wiedziałem, że ten hotel to... Katastrofa. Dupa. Ale mam tu jeszcze, zobacz. Co przyniosłeś? O, Becker. Co tam masz? Pizzerka. Pizza. Brownie. Jodzio. Do kawy. Kawkę widzę, też przyniosłeś. A jak? Ja jeszcze tu mam swoją resztę z tym cynamonem. Ja wypiję dwie, jak nie chcesz. A wypiję, dziękuję. O, ale tu pięknie wygląda już. Tak dawno ciasta nie jadłam. Dziękuję. A pizzerka też wleci. Jak brownie, Mari? Musiałam przeklnąć, tak dobrze. Pizzę to nawet nie zdążyłem wam nagrać, jak Marika ją zjadła. Nosem ciągnęła. A brownie? Chodziło za mną ciasto. O, bardzo dobre. Przepyszne. Ile kosztowało? Brownie 40 i pizzerka też 40. No taniożka. A pyszne, naprawdę. O Jezu, dawno... Kawał ciasta, no? Kawał ciasta i dawno tego dobrego ciasta nie jadłam. Zabierzesz mnie jeszcze, później tam. Ta po lewej to karta hotelu, a tak wygląda karta z ambasady po prawej. No powiem wam, mała różnica. Szybka akcja była, pach, pach. I... Dobra, idę zapytać, ile koszt takiej karty w hotelu. Muszę podpytać, ile hotel mnie skasuje za tą kartę, czy mi się będzie opłacało jechać do ambasady z powrotem, odebrać moją kartę. Wyrobienie nowej karty kosztuje 200 batów. Czyli 24 zł, to mi się nie opłaca jechać do ambasady z powrotem, bo podobne pieniądze wydam na taksówkę. No i mam nową kartę, pani już ją wyrobiła, a tą z ambasady zostawię sobie na pamiątkę. Albo będę miał, jak będę wchodził po odbiór paszportu. No i miało dzisiaj padać, patrzcie jaka jest pogoda. Miało padać? No, miało padać. Żadnej chmury nie widać. Żadnej chmury. Pięknie jest. Mari, co chcesz na urodziny? Skuter? Bilet do Kambodży? Nie. Coś personalnego. Pieniądze? Nie, to nie jest personalne. Na przykład? Co jest personalnym prezentem? No nie wiem. Na przykład jakaś... bransoletka. Okay. Albo jakiś łańcuszek, albo kolczyki. Jak ja pójdę po kolczyki... To będą nawet za 50 batów, jak na walentynkę. Będziesz miała 20 kolczyk, 20 par. Mari skończyła zajęcia, weźliśmy coś zjeść. Co tam, Mari, masz? Jajo i bazyliowy kurczak z bazylią w czerwonym curry. Pycha, dzisiaj jest pyszne. Wczoraj byliśmy... Furi! Także wczoraj byliśmy, nie był taki dobry, a dzisiaj znowu naprawdę
a ja czekam na swoją zupę i Mari zje i idziemy w tamtą stronę 50 metrów na moją zupę. Jest godzina 12, my byliśmy jedynymi klientami tej pani, ale jeszcze miesiąc temu nie było tak, że ona siedziała. Ona teraz cały czas siedziała, jak my jedliśmy, jak Mari jadła. No widzicie, no i nie ma roboty. Widać tą różnicę w turystach. Bardzo, bardzo, no przy tym bardziej, że dzień piątek jest. Ale my na to, Mari, ja na to liczyłem. Na twoje urodziny. Będzie pusto? Nie, że będzie taniej. A jest taniej? Będzie taniej. O, już zalega, krzyczy nam hello, hello, hello. Od 4 dni jem w tym miejscu zupę. A wczoraj nawet pan nas zaprosił, nas na darmową. Dokładnie. No, dwie porcje nam zrobił. Zrobił nam randkę. I nie chciał pieniędzy. I nie chciał pieniędzy. No. Powiedział nie. No. Ale wczoraj dopiero się dowiedziałem, że oni są z Wietnamu, że cała ekipa jest z Wietnamu. A my cały czas do nich po tajsku, słownik i po tajsku. Oni kiwają głową. Jak to się stało? Bo ja nawet nie wiem, że ty z nimi się dogadałeś po wietnamsku. A, no wczoraj nie, przedwczoraj mi powiedzieli, że z Wietnamu są. I tyle. I tyle. Krótka historia. Ja powiedziałem, że z Polski. Dzisiaj zaczynamy weekend w Bangkoku i postanowiliśmy, że zmieniamy hotel. Bierzemy hotel, mam nadzieję, że z lepszym basenem, bo ten był taki średni, ale na jedną noc. Zostajemy tylko tam na sobotę. Nie, no basen nie był taki zły, tylko po prostu w pokoju klima była bardzo głośna i ciężko było ustawić, nie wiem, bardzo stary system po prostu. No ale ta woda też nie zachęcała w tym basenie. Dobra, ale mimo wszystko był lepszy niż żaden. Z dzisiejszym noclegiem idziemy na maksa. Postanowiliśmy, że zostajemy na noc na Khao San Road, a wiecie, co tutaj się dzieje w nocy? No właśnie, muzyka wszędzie. Ale nie mamy żadnych zajęć dzisiaj, nie pracujemy w sobotę, więc możemy sobie na to pozwolić. Zaszaleliśmy dzisiaj, bierzemy pokój za ile, Mari? 900 batów. Czyli jakieś 110 zł. No. Ale pani podniosła cenę na weekend o 100 batów. Czyli jakieś 12 zł jest drożej w piątek i w sobotę. Jesteśmy już na naszym piętrze. 4202. Dobrze, ale pewnie na koniec trzeba iść. Zobaczymy, czy warte 110 zł. No, to już widzę futryna odrapana. No ci powiem, Mari. Od razu. O, i telewizor gra, no proszę bardzo. Widoczek warty 110 zł? Pewnie. Byliśmy w podobnym pokoju, nie wiem czy nawet nie na tym samym piętrze, rok temu, półtora roku temu. Łóżko ładne. Łazienka? Też ładna łazienka. No, to tylko ta futryna tutaj. Idziemy szybko do naszej ulubionej knajpy na śniadanie i wracamy na basen. Nie będziemy robić dzisiaj nic. Były plany jechać, zobaczyć jakąś tam wieżę, świątynię. Ale nie da się przy tej pogodzie. Pociągi jakieś, ale ja mam 38, no nie jest to temperatura do funkcjonowania, do zwiedzania. Chunky na basen. A my gdzie? Ulubiona miejscówka. Ulubiona miejscówka. Dzień dobry, dzień dobry. Wziąłeś tą? Nie, trzeba jeszcze wziąć z tego i samemu zapisać, co się chce do jedzenia. Jest nasz kłusownik. O, proszę. Już coś złapał? Nie, słaby strzał. Trafił. Trafił chyba, no. Poszła na dno. Jest coś? Jest. Ale spora. Dzisiaj sobota. Wolne. To od czego zaczynamy śniadanie, Mari? Od coli. Mari lubi piwo z kolą. Taki niemiecki wymysł. Jak ktoś nie pił piwa z kolą, to polecam, naprawdę. Albo z sokiem bananowym. Tylko wtedy to musi być pszeniczne. Mistrzostwo. Dzisiaj Mari jako pierwsza dostała swoje jedzenie. Mm. Ale ładnie to piwko dzisiaj prezentuje tutaj obok Mari. Idealnie. Nie pasuje. A ja mam swoje kery. Wczoraj miałem to i przedwczoraj to miałem.
Ja uwielbiam te ich curry. A ja uwielbiam tego pattaja. To jest jedyny pattaj, który mi teraz smakuje. Za niecałe 4 zeta. Naprawdę mistrzostwo. Właśnie mieliśmy rozmowę na WhatsAppie z naszymi telewidzami z Australii, którzy nas zaprosili. Pozdrawiamy Irka z żoną. Do zobaczenia w Australii. Pani nie miała wydać 1000 batów. Zobaczcie, jacy oni są zajebiście. Mówią, dobra, idźcie, później zapłacicie. No. Tak na luzie. Nie? Tak, po prostu ufają nam, że wrócimy tutaj. Sama powiedziała mi, że mam jej przynieść butelkę. Ja mówię, o kurde, nie wiem, czy ja przyniosę, bo ja to taka zapominalska trochę jestem czasami. No ja mówię, okej, idź, przyniesiesz. No, zajebiście. Zawsze braliśmy kawę w 7-Eleven. Mari znalazła sobą nową kawiarnię. Pani robi kawę z cynamonem, a Mari uwielbia cynamon. Jestem fanką, ja wszystko z cynamonem mogę jeść albo pić. Marika już tutaj była, pani wie ile mleczka. Mari ma dopasowaną już pod siebie kawę. Ale już mówiła tylko ile powiedziała, tak. tyle. Bo oni zazwyczaj walą tyle, że jest za słodko. Do tego mleko z puszki. Wole, siekiera. Kawa od razu leci do mleczka kondensowanego. I oczywiście ulubiony Mariki cynamon. No jak pięknie zawinięte. Jedziemy na basen. Najpierw trzeba go znaleźć. Jest, trzeba było jeszcze jedno piętro pokonać. Ale fajny klimacik. Raz, dwa, trzy. Co to za relaksy? A relaks dzisiaj. Pięknie, tego było trzeba. Cały dzień na basenie. Mari została na basenie, ja przyszedłem zrobić jej drinka. Oczywiście Sanksom. Tajski rum. Do tego mleczko kokosowe. I sok ananasowy. Mari uwielbia takie połączenie. O, no, raz spróbuję. O, dobry. Szkoda, że tylko na jednego zostało. Mari relaksuje się na basenie, ja idę po jedzenie do tej samej restauracji, gdzie musimy zapłacić rachunek. No i jakąś butelkę na wieczór dokupić, bo zamierzamy zostać trochę dłużej na basenie. Ja już jestem na miejscu, zamówiłem. No to na pewno jeszcze nie moje, bo tam jest spora kolejka. Ale tak, poczekam na jedzenie na wynos. Jest spora kolejka po jedzenie na wynos. A że niedaleko tej restauracji jest co? 7-Eleven. Idę, wezmę zimnego changa. Jest 15 po 5, więc alkohol już sprzedają. Piwo w Azji nie najtańsze, jedna butla changa ponad 7 zeta. Odebrałem już jedzenie, zapłaciłem jeszcze rachunek za rano. Wyobraźcie sobie, że wyszło 37 zł, do tego było jeszcze piwo i cola rano. Czyli niecałe 4 dychy za 4 obiady jeszcze z napojami. Byłem teraz odwiedzić swojego kolegę z Birmy, który rok temu mi pomagał w załatwieniu wizy. Bo miałem przedłużoną wizę w Tajlandii o miesiąc, no i mi się kończyła i miałem wyjeżdżać do Kambodży. No ale jeszcze wtedy trzeba było robić testy. Jak zrobiłem test na Phuket, to mi wyszedł pozytywny, ale już byłem w Bangkoku. No i nie wiedziałem co robić, no ale oczywiście tego nie zgłosiłem nigdzie, bo się dowiedziałem, że oni nie zgłaszają mojego wyniku. No i zostałem w Bangkoku, a miałem jeden dzień do wylotu. No i pomógł mi załatwił mi taki papierek, że ja mieszkam u nich długo, że mogę tam mieszkać długo. No bo taki papierek był potrzebny do następnej wizy, taka k***a wiza była. No i pomógł, więc byłem sobie z nim teraz trochę pogadać, więc spędziliśmy 10 minut razem, ja dokończyłem piwko i wracam już do Mariki. To jest nasz zestaw na sobotni wieczór. Taka flaszka, 38 zł. Tego kola, kubek lodu. Za cały zestaw wyszło 42 zł. Ja postawiłem lód i kolę. A on do mnie mówi, Sanksom? Od razu, sam wiedział, że to dobry wybór. Od razu zaproponował. No ja mówię, dobra, to dawaj. On mówi mało, ja mówię, nie, dawaj dużo. Jadzia, niespodzianki przyszły. Niespodzianki? Pewnie już się skończyły twoje dobroci. Nawet nie wiem, mój kubek gdzieś tam spadł. Skończyło się. No ja tak myślałem. Mam kubek lodu jeszcze do tego. Jedzenie. Głodna? Głodna. O, coś tutaj się pootwierało. Trochę nam uciekło do reklamówki, ale nie za dużo. Podwoja jadała? Ja.
No. A drugim też dwa jajka? A, nie wiem. Dziękuję. No, dwa jaja. O, proszę. Z przyzwyczajenia, bo ja zawsze biorę dwa jajka. Smacznego. Smacznego. Ale piękny zachód mamy. Właśnie, o, cały zachód. Kolacyjka przy zachodzie słońca. Ale takie mocniejsze lubimy. Dawaj, lej pół butelki. Do tego kolabka. Dawno tego nie było. Witamy ponownie. Dawno nie byliśmy w Bangkoku. Idealnie. Wracamy do gry. Jak się martwiliście o nas, to zdróweczko. O, ale dobre. Mamy lodówkę. Ojejku. Taki sprzęty stoi. Sprzęcik przygotowany. Lodowa dobrze chłodzi. Kola nam się kończy, więc wracamy do drinków z sokiem ananasowym i mleczkiem kokosowym. I powiedz, skąd nam się to w ogóle wzięło? Te drinki? Mhm. Czy to było w Nikaragui? Dokładnie, tak. No, takie drinki nam robił, tak? To na tej wyspie wtedy? Aha. O, mam pety. Isla o mam pety. Ale dobrze było. Ja bym tam mogła się teleportować. To była jedna, nie wiem, z naszych lepszych przygód, moim zdaniem. Tam za grosze te drinki były. Za grosze i jeszcze nam tego świeżego ananasa. Mhm. Sok ze świeżego ananasa po prostu przynosił takiego z pianką. O, dopiero ubitego. No, po prostu to było mistrzostwo. Majka, bardzo dobrego drinka ci zrobiłem. Dziękuję. Mleczko kokosowe, co tam radałeś? Rum i? Nie jest to sok ananasowy z Nikaragui. Trzeba jak najszybciej tam wrócić. Ja bym z chęcią wróciła do tego jeszcze noclegu. Mieliśmy tylko koła od rowerów w oknach i zasłonkę tak jakby. Nie było tam szyb, nie było nic. Znaczy ja jestem na diecie, to popijam tylko wodą. Wasze zdrowie. Jest do 21. No, w tą stronę, Mari. My idziemy coś zjeść na miasto, ale zobaczcie, jesteśmy naprawdę na Khao San Road, a tutaj no prawie nic nie słychać. Wy pewnie nie słyszycie, a my tylko lekko, a w pokoju już nic nie słychać. Także dobra miejscówka. Dobra miejscówka, dobry basen. Polecamy. Ja polecam. Chodźcie, teraz zaprowadzę was na prawdziwą Khao San Road. O, już powoli ją słychać. Aligatorka? He? Aligatorka? Nie. Powiem wam, wyjść z Khao San Road to dobre 10 minut, a tu na moim ulubionym rondzie jeszcze koncert.
dobra, imprezka Mali może być na tym rondzie. Idziemy na jedzenie. Tak, idziemy najpierw na zupę. Znowu kawa. Chcieliśmy się rozdzielić, Marika chciała tutaj zjeść ryż, ale no niestety, zamknięte. Zamknięte, no jesteś sobota? Jesteś skazana na moją zupę, Mari. Sobota pierwsza w nocy, zamknięte, nie cała pierwsza? Jakieś flaczki zaraz znajdziemy. Zapraszam Cię na moją zupę, Mari. Mari, kaczka po drodze? Nie. Kaczkę ja uwielbiam, jadłem tutaj kilka razy. Też już moje ziomki. Dobra, idziemy dalej. Wolę teraz tamtą zupę. Będziesz jadła, Mari? Nasi znajomi z Wietnamu. Ostatnio nam postawił zupę. Jest one, big. Dziękuję, Mari. Dogadane. Mari? One. Bierzemy jeszcze changa. Dobra, zmieniliśmy zdanie. Bierzemy dwie zupy i jednego changa. Chang do zupy idealny. Patrzymy. Tu na stoliku panowie się relaksują. No ale to co? Nie podają, bo oni tak. Chang. Z jaskini lwa. I do tego lód jeszcze dają. Otwierają. No pięknie, pięknie, naprawdę. Zimny? Zimna, o, co nie? Zimny. Lodowate pewnie. Kolego. Pomogę. Co się zrobię? My już dostaliśmy naszą zupę. Jednak Mari się zdecydowała. Kręciła nosem, ale jednak jest. Mm. Ale Mari ma dla Was tam miejscówkę. Gdzie jest ta zupa, Mari? Na Rabu w Bangkoku, na rondzie. Więc myślę, że traficie bez problemu. Na rondzie na rondzie w prawo i jesteście. Tak, jesteście. Myślę, że wiecie, gdzie w Bangkoku. Mari poduczyła się trochę wietnamskiego. Mówią 1, 2, 3 i yo. 1, 2, 3. Yo. Yo. But you make like this or no, nothing. No, like no. Do dna. Okej, okay, do dna. Yo! Ucz się, Mari, przed Wietnamem. Wietnamski, tajlandzki, kambodżański, sam khmerski, ja już wszystkie języki panowałam, więc polski też. Na zdrowie. To była najlepsza zupa w Bangkoku, mówię Wam. Standardowo zawsze tam chodzimy. A teraz chodźmy na masaż. Tak? Jaki masaż? Lecu. Ja bym sobie stopy wymasował. No to idziemy.